Hej wszystkim, tu Prestigo, a to jest kolejny okiem. Witam was tym razem, że Cywilizacja 4. Tak, wiem, że to dość naprawdę nietypowo, bo niedawno wyszła Cywilizacja 5, a ja wam dopiero czwórkę pokazuję. To można powiedzieć, to jest Cywilizacja, albo Civilization. Czyli jedna z naprawdę popularnych strategii turowych, które nie ma co ukrywać, po prostu cieszą się dużą popularnością. To chyba nie ma co ukrywać. Jest to część czwarta razem ze wszystkimi dodatkami w moim wypadku. Tutaj jest barbarzyni. Nikan nimoteki. Barbarzyni, tu trzeba zajechać, prawda? No i co? Jak widzicie, grafika nie jest jakaś ten, ale tej grze to chyba nie chodzi o grafikę, prawda? Tutaj, jak widzicie, robotnicy mi pracują. Gram na mapie, która jest światem. No, po prostu światem. Znaczy, światem, źle to nie. Która jest... odwzorowuje Ziemię. Jest dość duża mapa. O, Mojżesz! Tak, 1780 rok naszej ery i Mojżesz przychodzi na świat. Typo Walowa, Kemma, Lenti Moneki. Właśnie tutaj jeszcze. Tutaj powiem wam, że jest fajne miejsce na nowe miasto. Ale pomyślałem na tym. Tutaj buduję se farmy. Tutaj też jedzam. Łódź rybacka jeszcze chyba nie mam. Ogólnie o grze. Jak widzicie, gra jest, można powiedzieć, podzielona na kwadraty. Na każdym kwadracie może bodajże jedna jednostka stać. Rodzaje jednostek. Mamy jednostki osadników i robotników. Jak widzicie, ja tu mam robotników. I tak. Robotnicy robią, budują farmy, drogi, użyźniają jakieś farmy i tak dalej, a osadnicy zakładają miasta. Dalej są jednostki bojowe, tak jak widzicie, na przykład tutaj mam wojowników jaguarów, którzy mi eksplorują. Są te jednostki lądowe. Kolejną rzeczą są jednostki wodne, których jeszcze nie mam, bo chyba na nie mam odpowiedniej technologii. I jednostki latające, które są naprawdę, wiecie, tak naprawdę za... zaawansowane. Tak, zakończył tą turę. Ja sobie założyłem dwa miasta, bo dostałem dwóch osadników na start. Tutaj gdzieś zwiedzam. O, marmur. A tutaj było no też jakoś tam, widzę, że miedź jest. Tutaj mam ten złoto. Kurde, tutaj dwa fajne miejsca na miasta. Miasta co ileś tur się rozszerzają i zazwyczaj się ten... A kogo tu mamy? Łucznik. Nikcia Monawati. Nie, tak, tutaj idźcie. Ale to będą tutaj. Tutaj spotkałem inną cywilizację. Sądzę, czy by ją nie zaorać. Ale są teraz, że... Raczej ich nie będę orał, po prostu się będę zaprzyjaźnić. Co to mogę jeszcze o grze powiedzieć? Ja dopiero tutaj, o widzicie. Jestem tutaj, plantacja mi się budowała. Kamieniołomce wybuduje zaraz. Miasto widać tak fajnie. Dałoby się tu wtedy wybudować, ale tutaj bibliotekę na razie. Okej. Okay. Nie, nie, czy powiem wam, że ja bardzo... Aha, czyli tutaj na tym ekranie to widzicie, że... że możemy danego obywatela po prostu dać na... przespecjalizować, możemy... Nie ogarniam naprawdę jeszcze tego dobrze, bo to tak wiecie, włączy. Jak dalej, tutaj mamy ten widok na ekran miasta, to na przykład mam... Mm...
na przykład barwniki, jak widzicie, tutaj mamy tą planta, to jest widok miasta, że jaki obszar miasto będzie zajmować i każde pole generuje coś. Na przykład to pole generuje aż 3, pole podstawowe generuje nam 2 żywności, a na przykład tutaj co mamy, to generuje aż 3 żywności. Tak samo tutaj generuje jeden punkt produkcji, las też produkuje na przykład 3 punkty produkcji, tutaj produkuje mi 2 punkty produkcji i na przykład chyba złoto. Na dole widać wszystko, co możemy chwilowo budować, na przykład jednostki, budowle, jakie mogę postawić. A buduję w tym wypadku bibliotekę, żeby mieć większy wpływ. To fajnie, wiszące ogrody, ale kurczę, drogi. Uda mogę. Kurde, powiem wam, że to trzeba naprawdę dużo pograć, żeby to ogarnąć. Tu mam... Co jeszcze mogę powiedzieć? Naprawdę nie wiem, co ja mogę powiedzieć jeszcze o tego, bo tak gram jak gram to, bo... Warunki zwycięstwa, na przykład są... Jest ileś tam warunków zwycięstwa. Że czas, że trzeba mieć najwyższy wynik tam, w któryś tam roku został mi 274, podbój wszystkich. Tego, wszystkich rywali, których raczej bym podbijał, populacja całego świata, bo trzeba postawić na aktywny rozwój, poziom kultury, wyścig w kosmos, ONZ. Ogólnie tak powiem, że gra się fajnie zapowiada. Na razie naprawdę nie wiem, co mogę powiedzieć jeszcze na temat tej gry, bo dopiero rozpocząłem. Sądzę, że po prostu będzie miło. Będę sobie, pogram sobie trochę. Będzie fajnie, nigdy... Zawsze lubię tę cywilizację. Put your shoulder to the wheel. No niestety jestem... Można przeprowadzić budowa drogi, prowadzi do Gancarstwa. Okej. Okay. Droga. Ile mi się droga? Gancarstwo, zapisamy. O, odlewanie metali. O. To jest dobry pomysł, bo... No to jak mi zalecałem, to ja jednak to kupię. Mi daje kotin. Patrz, wiadowcy. I mi tutaj opowiedniecie. Co jeszcze bym mógł? Chyba tak będzie pomogł. Mi daje kotin. Tutaj idźcie coś zbudować. Ty do Jówka, a wy mi tutaj zacznijcie. Kamieniołom mogę wykarczować. Nic nie da, mogę drogę zbudować. Kopalnie. 2 plus 2. A, dam tutaj. Kamieniołomy. Wiecie czy nie? Tury. Tutaj miasto się rozwija, tutaj zwiedzam. No to by było wszystko, co bym wam powiedzieć. Najlepiej po prostu wiecie, to trzeba tak spróbować. To jest taki krótki rzut okiem, bo ja dopiero rozpoczynam, jeszcze dobrze nie ogarniam. Ale to by było wszystko, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Hej, kawałek.